Hej kochani, dobry wieczór. Ja nie wiem, ostatnio tak trafiam jakoś z tą porą, cały dzień coś się dzieje i dopiero wieczorem siadam, żeby coś nagrać. Dzisiaj też mam takie przemyślenia, chciałam się z wami czymś podzielić. Trafiłam dzisiaj na post, wyświetlił mi się na głównej post od Urzekającej, czyli od pani Eweliny Chełstowskiej. O prawdziwym pięknie kobiety, o tym, że wiele osób publikuje, w sumie każdy z nas to wie, bo widzimy to na wielu profilach, że właśnie wiele dziewczyn publikuje takie zdjęcia, które nie powinny się znaleźć na takich publicznych profilach. Prawda jest taka, że one w ogóle nie są do opublikowania. Mówi oczywiście o zdjęciach, nie wiem, w strojach kąpielowych, w różnych takich pozach, no po prostu prowokujących, wyzywających, nierzadko wulgarnych. To jest nie na miejscu i ogólnie ten wpis od pani Eweliny bardzo tak wpasował się w to, o czym ostatnio myślałam. Jak się domyślacie, obserwuję wiele profili od różnych, nie wiem, katoliczek, różnych osób, które właśnie o wierze, o Bogu mówią, dzielą się swoimi doświadczeniami, dzielą się swoją historią, nawróceniem. Bardzo się zbulwersowałam, że niektóre osoby, właśnie takie, które mówią o nawróceniu swoim, mówią o Bogu, o Jego miłości, o tym, że Jezus właśnie kocha wszystkich, że jest blisko nas, blisko każdego człowieka, te osoby i o pięknie Maryi, pięknie czystości, o jej korzyściach i w ogóle, mnie zbulwersowało to, że takie osoby nagle zaczynają dodawać bardzo wulgarne zdjęcia z wakacji z plaży, z jakichś tam po prostu w bardzo skąpych strojach. Osoby, które wcześniej mówiły o Maryi, o jej właśnie pięknie, o czystości i tak dalej, nie? I o tym, żeby nie wzbudzać pożądania, że prawdziwa kobieta, taka wartościowa kobieta nie powinna tak robić. Osoby, które zapraszane były na konferencje różne, na różne właśnie wykłady, spotkania i w ogóle nagle robią takie rzeczy. Powiedzcie mi, co się dzieje? Ja wiem, że będziemy popełniać błędy i w ogóle, ale osoba, która mówiła o czystości i o różnych takich nawet szczegółach, że nie wiem, że Bóg jej pokazał swego czasu, że nawet trzeba zwracać uwagę nawet na dekolt, czy właśnie nie jest za duży, żeby też nie powodować jakichś nieczystych myśli u ludzi w ogóle, to ta osoba nagle zaczyna publikować bardzo takie wulgarne zdjęcia i różne pozy, no, że ludzie po prostu odchodzą z tego profilu, bo widzą, że coś tu się złego zadziało. Bardzo mnie zabolało, że tak się dzieje i też mam na myśli konkretną osobę, ale nie będę tutaj podawać nazwiska, ponieważ ja mogę odezwać się do tej osoby po prostu na prywatnie i powiedzieć jej miłości, na przykład upomnieć, tak? Ale tutaj nie chcę na publicznie jej jakoś, nie wiem, ktoś może pomyśleć, obrażać czy obgadywać czy cokolwiek. Absolutnie nie. Dlatego nazwiska nie podaję, ale naprawdę bardzo to zabolało. Osoby, które mówią o swoim nawróceniu, w ogóle starają się doprowadzić też innych do Jezusa i w ogóle nagle robią takie rzeczy. Przecież to jest ogromna odpowiedzialność być tutaj w internecie, czy właśnie na takich konferencjach, wykładach na żywo, spotkaniach, tak? Mówić o Bogu i w ogóle i potem robić takie rzeczy, no to jest mega antyświadectwo i no i wielka szkoda po prostu wyrządzona tym ludziom, jak ja sprawdzałam komentarze pod tymi nowymi zdjęciami wulgarnymi. Ludzie są zszokowani, nie wiedzą, co się dzieje, co się stało, czy ta osoba wraca do życia sprzed nawrócenia, co się dzieje, nie? I pierwsza sprawa właśnie, jaką chciałabym tutaj tak, żeby to wybrzmiało, żebyśmy modlili się też za te osoby, które działają w kościele. To jest bardzo ważne, bo też diabeł będzie czyhał na te osoby, szczególnie żeby je pogrążyć w grzechu i żeby po prostu, żeby one nie przyciągały ludzi do Boga, prawda? Także trzeba się modlić za te osoby. I też druga sprawa, że katoliczki, które publikują takie zdjęcia, myślę, że to się nie da się tego pogodzić jakby. Ja rozumiem ładne zdjęcie z wakacji, z plaży, okej, ale to nie musi być jakaś prowokująca czy wyzywająca poza, tak? Można zrobić bardzo ładne zdjęcia z plaży, na przykład pani właśnie Ewelina Chełstowska wrzuciła takie i bardzo ładnie to wygląda. Nie ma tam nagości, nie ma tam jakichś takich prowokujących, tak, widoków, tylko ładne zdjęcia. Także jest to możliwe, widziałam wiele takich. Nie można dać się ponieść temu trendowi, który teraz panuje, że im więcej ciała pokażesz, tym jesteś atrakcyjniejsza, fajniejsza, będziesz bardziej lubiana. To nieprawda. A poza tym, jeśli załóżmy, jesteś w takim wieku, nie wiem, załóżmy 20 plus, szukasz dobrego mężczyzny, kogoś, kto kandydata na męża, tak? To publikując takie zdjęcia, ja nie wiem, według mnie będziesz przyciągać niewłaściwych facetów, tych, którzy patrzą na ciało, tak?
przede wszystkim, a nie na twoje wnętrze. Jakby też musicie na to zwrócić uwagę, jeśli są tutaj takie dziewczyny, które też myślą, załóżmy, o założeniu rodziny, o tym, żeby kogoś poznać. Publikując takie zdjęcia, raczej wartościowego mężczyzny nie znajdziecie, dlatego że oni nie będą takich profili oglądać. Tacy prawdziwie wartościowi mężczyźni nie. Także to też trzeba mieć na uwadze, jeśli są tutaj takie osoby. Piszecie o tym do mnie, dlatego wiem, że są, że jesteście tutaj, także pamiętajmy o tym. Jak ludzie nie będą autentyczni, to jakby nikogo do siebie nie przekonają, nie? Jak jesteś katoliczką, to zachowuj się jak katoliczka. Jeszcze dodam, że tak powiem, ładne takie kobiece stroje, nieprowokujące, to nie znaczy, że masz chodzić w jakiejś, wiecie, wielkiej, po prostu od stóp do głów, sukni, nic nie widać w ogóle. Można się ubrać naprawdę ładnie, kobieco, stylowo, ale też skromnie, to znaczy właśnie nie emanować nagością i wiecie, żeby nie pokazywać za dużo. Jeśli chodzi o styl, bardzo podoba mi się styl Victoria Wilkosz. Ona ma takie bardzo ładne sukienki kobiece, ale właśnie nie pokazuje za dużo. Są to takie stylizacje z klasą, mi się bardzo podobają. Także jeśli chcecie jakiejś inspiracji, to zapraszam tam właśnie pod kątem modowym, szczególnie na profil właśnie Victoria Wilkosz. Ona co prawda nie jest katoliczką, także różne treści tam też się pojawiają inne, ale jeśli chodzi o same sukienki czy styl, taki kobiecy, to polecam. Kochani, pozdrawiam was serdecznie, życzę pięknego wieczoru i dobrej nocy. Widzimy się czy słyszymy, widzimy i słyszymy niedługo. Cieszę się, że jesteście tutaj, dziękuję za wszystkie komentarze, jeszcze raz za modlitwy za dziadka i za to, że po prostu no jest tutaj taka silna grupa wsparcia tutaj na tym kanale, się utworzyła ta wspólnota, za którą jestem bardzo wdzięczna i staram się modlić też za moich widzów, także w osobistej modlitwie. Także dziękuję wam za wszystko, dziękuję wspierającym bardzo i życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.